środę 24 czerwca w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach gimnazjum nr 1 obchodziło swoje święto. Uroczystość przygotowali uczniowie. Rozpoczął ją Damian Zezulak, którego występ spotkał się z gorącym przyjęciem szkolnej braci. Każde pokolenie ma własny czas, każde pokolenie chce zmienić świat, każde pokolenie odejdzie cię. W czasie uroczystości zostali nagrodzeni uczniowie, których wyróżniła Rada Pedagogiczna za działalność na rzecz szkoły. Stwarzamy im warunki do wszechstronnego rozwoju i właśnie dzięki temu mogą się rozwijać w różnych kierunkach, ale też dajemy im możliwość pokazania się na zewnątrz, pokazania tego, co jest dla nich ważne, co jest dla nich cenne, oprócz nauki. Podczas gali przyznano tytułu przyjaciela szkoły. Jeden z nich otrzymał Norbert Hack, dyrektor zaprzyjaźnionej szkoły w Pasewalku. Współpraca obu placówek, polskiej i niemieckiej, trwa już 11 lat. I ta współpraca rok z roku na rok się coraz bardziej rozwija. Jest cennym doświadczeniem i dla nas, i też dla nauczycieli z Europaschule. Zaowocowała wieloma wspólnymi wyjazdami oraz realizacją licznych projektów w dziedzinie przyrody, muzyki, plastyki czy nauki języka sąsiada. 11 lat współpracy to naprawdę dużo. Te projekty były różnorodne i było ich bardzo wiele. Wzięła w nich udział duża liczba uczniów. Co pozostało mi w pamięci? Myślę, że jeden z najbardziej znanych projektów to moment, kiedy w 2006 roku na granicy w Lubieszynie rozegraliśmy mecz siatkówki z Europą bez granic i 6 miesięcy później Polska przystąpiła do układu z Schengen. Od tej pory możemy podróżować bez dokumentów przez granicę. 6 miesięcy später war Polen Schengen. Uczniowie gimnazjum nr 1 odważnie prezentowali na scenie swe talenty taneczne, wokalne czy recytatorskie. Festyn rodzinny dla mieszkańców zorganizowała parafia pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny we współpracy z organizacją Caritas. Cel główny jest, aby zdobyć środki na przyszłą działalność, na dalszą działalność Caritasu dla osób potrzebujących w naszej parafii i nie tylko. Na zakup potrzebnej mąki, cukru, bieżących spraw. 21 czerwca o godzinie 13 na plac kościelny przybyło wiele osób. Spotkanie było okazją do wspólnej zabawy oraz integracji lokalnej społeczności. Z tej możliwości skorzystały całe rodziny. O oprawę artystyczną zadbały grupy taneczne działające przy Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. Było wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. Dużym zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa. Do wygrania były m.in. rower górski i telewizor plazmowy. Można było także skosztować własnoręcznie upieczonych ciast oraz wysłuchać piosenek zespołu folklorystycznego Balbiny. W organizację zabawy zaangażowało się wiele osób i instytucji. Podczas festynu swoje stoisko miała Fundacja Małych Stópek. Jej celem jest ochrona życia każdego nienarodzonego dziecka oraz promocja odpowiedzialnego rodzicielstwa. Na zaproszenie rowerowego Szczecina członkowie Polickiego Klubu Cyklistów Samarama spotkali się pod Polickim Mokiem, by wziąć udział w kolejnym, 6. święcie cyklicznym. Tu na uczestników czekały 2 radiowozy policji, które ze względu na bezpieczeństwo miały za zadanie eskortować grupę do Szczecina. 35-osobowy peleton wyruszył ścieżką rowerową przez Trzeszczyn, Tanowo i Pilchowo do Jeziora Głębokie. Tam grupa połączyła się z rowerzystami z Niemiec i z Dobrej Szczecińskiej. Jest to impreza robiona przez wiele miast. Głównym celem tych turystów z tych miejscowości jest dojechanie do Szczecina w sposób gwiaździsty. Takich tras dzisiaj jest 8. Uczestniczą zarówno Polacy, jak i Niemcy. Prawie 100-osobowy peleton pojawił się pod pomnikiem Adama Mickiewicza w Szczecinie. W sumie na placu zebrało się około 1100 rowerzystów, którzy w ramach zlotu gwiaździstego przybyli tu z Polic, Stargardu Szczecińskiego, Gryfina, Goleniowa, Dobrej, Wołczkowa, Rosówka,
Kołbaskowa, Widuchowej, Mierzyna, a także ze Szwed i Ikermyndę. Wspólny przejazd ulicami Szczecina był manifestacją obecności cyklistów w przestrzeni miejskiej. Twórcy młodego pokolenia z Polic po raz kolejny zostali nagrodzeni w konkursie o prawo jazdy na Pegazie. Pod uwagę brane były dwie formy literackie, proza i poezja. Nagrody zostały przyznane przez Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne z Polic. Bardzo, bardzo się cieszymy, że z roku na rok coraz większa liczba uczniów bierze w nim udział. I tak jak jury powiedziało w składzie Stanisław Rapior, Anna Pani Dorota Wojtasik, Dorota Szramek uznało, że tegoroczny konkurs ma bardzo wysoki poziom. Konkurs literacki, którego pomysłodawcą był nieżyjący już policki poeta Marian Żabiński, doczekał się 7. edycji. Uczestnicy to uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy wykazali się dobrym smakiem literackim. Uważam, że warto brać udział w takich konkursach, ponieważ pokazujemy swoje talenty, jak umiemy pisać i wyrażać emocje i siebie. Tegoroczną laureatką w kategorii poezja klas 1-3 została Ida Gorczyca, klas 4-6 równorzędnie Justyna Grzesik i Amina Lazali. Wśród gimnazjalistów pierwsza nagroda przypadła Gabrieli Us. W kategorii proza najbardziej urzekł jurorów Kamil Kanciała z opowiadaniem Roszcz ochrany kocur. Wśród gimnazjalistów pierwsze miejsce przyznano Klaudii Krasnodębskiej. Znamy już wyniki testów gimnazjalnych z terenu gminy Police. Z języka niemieckiego na poziomie podstawowym gimnazjaliści uzyskali prawie 76%, na poziomie rozszerzonym 60%. Język angielski na poziomie podstawowym wyniósł 65% i rozszerzonym ponad 46%. Z języka polskiego uczniowie zdobyli prawie 60%, z historii ponad 62%, z matematyki prawie 45%, a z przyrody blisko 48%. Ze wszystkich szkół z gminy Police egzaminy najlepiej napisali uczniowie zespołu szkół. Średnia w tej szkole jest dużo wyższa od średniej krajowej. Dotyczy to wszystkich części egzaminu, czyli z języka polskiego, z historii z WOS-em oraz z matematyki z przedmiotami przyrodniczymi. Najbardziej jesteśmy zadowoleni z niemieckiego, ponieważ aż 13 uczniów osiągnęło maksymalną liczbę punktów na poziomie podstawowym i też jest sporo uczniów, którzy na poziomie rozszerzonym także osiągnęło bardzo dobre wyniki. To ważne jest, ponieważ jest to dla nas potwierdzenie, że jesteśmy skuteczni w nauczaniu języków obcych. Z języka niemieckiego na poziomie podstawowym uczniowie tej placówki uzyskali średnio ponad 91%, podczas gdy średnia krajowa wyniosła 57%. Na poziomie rozszerzonym wynik ten wyniósł 73%, w kraju 41%. Z języka angielskiego na poziomie podstawowym gimnazjaliści uzyskali średnią prawie 84%, średnia krajowa to 67%. Na poziomie rozszerzonym średnia wyniosła blisko 77%, a w kraju 48%. Jesteśmy gimnazjum językowym, co oznacza, że mamy bardzo dużo godzin języka niemieckiego, w klasie pierwszej 7, w klasach następnych 8 i również język angielski jest w zakresie większym niż normalnie w każdym innym gimnazjum, a więc oprócz tego, że zdobywa dziecko wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących, zdobywa jeszcze wspaniałą umiejętność językową. Jeszcze do piątku, czyli do 3 lipca włącznie, uczniowie będą mogli oddawać dokumenty do gimnazjum nr 6, czyli świadectwa ukończenia klasy 6 oraz zaświadczenie o zdanym egzaminie gimnazjalnym.